Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. Niepotwierdzona informacja, przeciek, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przygotowują się, żeby przyjąć oficjalne ICO, regulacje firm finansowo-technologicznych i ogólnie, żeby wspierać kryptowaluty, żeby stworzyć jakby taką, oni to nazywają piaskownicę dla firm, dla startupów, które chcą działać właśnie na blockchainie, które chcą robić swoje ICO, żeby to z jednej strony było bardzo fajnie uregulowane, żeby każdy wiedział, co może, czego nie może, a z drugiej strony, żeby nie zabijać tej przedsiębiorczości, tylko właśnie, żeby to wspierać w takich kontrolowanych, ale przyjaznych warunkach, w związku z czym te regulacje mają być całkiem elastyczne, sprzyjające. No i zobaczymy. Tak jak mówię, to się jeszcze nie potwierdziło, natomiast no, nie byłoby to specjalnie dziwne, zwłaszcza, że przecież jakiś czas temu mieliśmy informację, że Dubaj wprowadzi pierwszą swoją kryptowalutę narodową, Mcash bodajże się miała nazywać, czy ma. No i ogólnie Dubaj to jest jedno z tych państw, które stawia na rozwój technologiczny. Nie dziwię się, ponieważ to jest przyszłość. I tu mnie zastanawiają pewne rzeczy, bo jakby tak spojrzeć globalnie na ekonomię świata, to przecież kiedyś było tak, że cały jakby potencjał tkwił w tym, że miałeś jakieś zasoby naturalne. Czyli jakiś kraj miał złoża złota, no to był ustawiony. Czy jakieś takie Emiraty Arabskie mają złoża ropy, no to wiadomo, że mogą być bogate. Czy jakieś Arabie Saudyjskie i tak dalej. Natomiast czasy się zmieniają i już się zmieniły, bo nie wiem, czy wiecie, ale nawet Dubaj wcale nie ma dzisiaj większości dochodów z ropy. Na przykład 33% dochodu całego tego państwa, czy całego tego emiratu w sumie, to jest linia lotnicza. 1/3 przychodów tego państwa to jest linia Fly Emirates. Także idą w turystykę, idą w różne inne rzeczy. Oni sobie zdają sprawę, że ropa się skończy, inne rzeczy się nie skończą. Są takie kraje jak Bośnia, w której byłem przedwczoraj, jak różne tego typu, jak Kosowo i tak dalej. I na przykład jest Belgrad, takie miasto w kraju, który się średnio rozwija i nie ma zbyt wielkich zasobów. Natomiast Belgrad mówi się, że to jest druga światowa stolica blockchainu albo pierwsza europejska. I tam rzeczywiście się ładuje kupę kasy w to, żeby pojawiały się tam firmy oparte o blockchain, żeby rozwijała się technologia, bo to jest przyszłość. To jest przyszłość, że rozwija się firmy technologiczne i dzięki temu można nadrobić brak zasobów. No zobaczcie sobie, ile takich zasobów może mieć Szwajcaria, no taki mały kraj. Jasne, może tam mają rudy miedzi, nie wiem, może tam coś jest. Pewnie tak, ale tak ogólnie to oni potrafią ściągać do siebie pieniądze z całego świata. Singapur. Tamto nie ma żadnych zasobów. Singapur nie ma nawet swojej wody. Rozumiecie to? Singapur musi importować wodę i płacić za ten import. Ale w ciągu kilkunastu lat tak naprawdę stał się jedną z metropolii, z najsilniejszych metropolii świata, ponieważ przyciąga ludzi pieniędzmi, zyskami. Malta. Co robi Malta? No mała wysepka. Też bez specjalnych zasobów, nie wiadomo czego. No i co? I potężny kraj, który przyciąga do siebie przedsiębiorców z całego świata. No i co? My Polacy mamy potężne zasoby, mamy rudy miedzi, srebra, siarki, no te różne rzeczy. Do tego mamy mega dobre strategiczne ułożenie, w sensie każdy kraj chciałby mieć nas za sojuszników, co niestety podczas różnych wojen się uaktywniało, że tak powiem, że siłą chcieli przejąć tę właśnie lokalizację. Natomiast no, idealna sytuacja, żeby aż pójść w technologię teraz, żeby rozwijać tutaj technologie, startupy, biznesy. No i co się dzieje? Nic. Wyrzuca się firmy na Maltę, robi się antypolskie ustawy, zwiększa się podatki. To jest trochę przykra sprawa. I no i cóż, no, jak to w ogóle skomentować? To jest, mam wrażenie, że to jest jakieś celowe działanie rządu, który nie chcę, żeby Polska się za bardzo rozwinęła. Ja pamiętam kiedyś oglądałem taki film Maxa Kolonko o tym, gdzie on pokazywał wydatki i on miał taką tezę,
która ja nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie, natomiast on pokazywał liczby na to dość ciekawe. On mówił coś takiego, że Unia Europejska tak działa, że wydatki na przykład, że ogólnie ten Zachód, czyli na przykład Niemcy, Francja, to mają być inteligenci, to mają być ludzie, którzy żyją szczęśliwym życiem, mają się rozwijać i tak dalej, a my mamy ich bronić. My mamy być jakby takim mięsem armatnim, który ich zabezpieczy. No i on pokazywał wydatki, rzeczywiście z tych wydatków wynikało, że wszelkie dotacje unijne różne, które są, to na przykład we Francji i w Niemczech jest największy nacisk na edukację. Najwięcej pieniędzy idzie na edukację, na rozwój taki, a w Polsce i w tych krajach tutaj ościennych naszych, Estonia i tak dalej, najmniej pieniędzy idzie na edukację. Natomiast jeżeli chodzi o wojsko, to jest trochę odwrotnie. Czyli, że właśnie ta nasza wschodnia flanka, którą my jesteśmy, no to właśnie kupę kasy na ochronę, żeby przypadkiem się nie przeniosły granice tam pod Niemcy, tylko żebyśmy my byli tą jakby tą odsieczą, nie wiem, obroną przed Rosją i tak dalej. No i coś w tym było. To było niepokojąco się zgadzało, jakby niepokojąco logiczne. No i to by tłumaczyło, dlaczego tutaj nasz rząd, znaczy nasz, mój na pewno nie, natomiast ten rząd aktualny w Polsce podejmuje takie kroki, które jakby nie wspierają przedsiębiorczości, to jest mało powiedziane. Natomiast, no i tak to później jest, że sobie Emiraty Arabskie wprowadzą fajną, płynną regulację ICO i dadzą warunki do klarownych działań, a my będziemy się zastanawiać, co tu robić, bo się okazuje, że od przyszłego roku przecież jak kupisz Bitcoina za 20 tysięcy złotych i za tydzień go sprzedasz za 20 tysięcy złotych, to musisz od tego odprowadzić 19% podatku dochodowego, mimo że nic nie zarobiłeś. Dlaczego? Bo nie można zakupów kryptowalut wrzucać w koszty. Czyli jak ty kupiłeś za 2 dychy, to trudno, to nie jest twój koszt, a jak sprzedajesz za 2 dychy, to jest twój zysk. Takie jest polskie prawo odnośnie kryptowalut. Oczywiście z tej perspektywy cieszę się, że żyję w Polsce, bo Polacy, no ja nie wiem, czy jakiś Polak zapłaci taki podatek. Polacy pójdą do Bitomatu albo przeleją to przez jedną giełdę, drugą, trzecią bez weryfikacji, wymyślą. Wydaje mi się, że chyba nikt nie będzie takich tego typu transakcji deklarować. To jest mało prawdopodobne. Co najwyżej, jak ktoś faktycznie dostanie Bitcoina od kogoś, no to wtedy pewnie niektórzy rzeczywiście to tam wpiszą w PIT, że dostali i 19% tego by chcieli odprowadzić. Natomiast to będą jakieś mniejszości. Na przykład w naszym prawie jest przecież tak, znaczy będzie, że jak idziesz sobie kupić, nie wiem, pizzę na pyszne.pl i zapłacisz Bitcoinem, bo można, to trzeba sobie to zapisać w notatniku, bo pod koniec roku trzeba będzie w PIT-ie napisać wszystkie te wydatki, bo płacenie Bitcoinem również będzie obarczone 19% podatku dochodowego. Bo ta pizza to jest twój dochód, zapłaciłeś za nią Bitcoinem, no i sorry, ale podatek. Na pewno już te rzesze Polaków będą sobie z kajecikiem chodziły i notowały. Już to widzę, na pewno, tak, bo stwierdzą, a nuż urzędnik skarbowy zna się na blockchainie, umie przeskanować całego Explorera Bitcoina i dotrze do mojego walleta i sprawdzi, ile satoshi przelałem za pizzę. Na bank. To na pewno się wydarzy. Także tak to wygląda. W związku z czym Dubaj tutaj akurat myślę, że mocno, mocno na plus. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej. Także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.